Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś dzień bardzo ważny, bo wspominamy tego, który jest świętym, a którego dotykaliśmy i znamy. A tu, w tym miejscu, to święty, który sprawił, że to sanktuarium zostanie oddane Bogu. Był pośród nas. To dziś dzień Jego śmierci. Wtedy również Związek Podhalan i wielu tu z Zakopanego modliliśmy się, aż przyszła informacja o godzinie, która już jest symbolem, że Jan Paweł II odszedł. I pragnę, kochani, pochylić czoła wobec wielkiego, świętego Jana Pawła II. Te słowa, które tu widzicie, z pewnością brzmią zupełnie inaczej. Wiemy, że w tym miejscu brzmią jak herezja. Że jeśli ktoś powie, że Jan Paweł II nie poświęcił świata i Rosji, my wiemy w tym miejscu, że z tego, co święte, nie robi się sensacji i taniej dyskusji. To pozwólcie, że odczytam całe zdanie, bo to zdanie, zobaczcie, nie kończy się kropką, lecz przecinkiem. Jeśli czytamy fragment, często możemy zrozumieć opacznie, a często fałszywie, jak brzmi całe zdanie. Jan Paweł II nie poświęcił świata i Rosji dwa razy, lecz trzy razy. Zobaczcie, co znaczy, jeśli się nie przywoła pewnej treści zdania. To jest takie może słowo, zdanie wytrych, by sobie uświadomić, jak jest z treścią fatimskiego orędzia, bo się żongluje wyrwanymi z kontekstu zdaniami. Podejmuje się dyskusję przez prawie 40 lat, która do niczego nie prowadzi poza zamętem. Wyrywa się z kontekstu słowa Matki Bożej i mówi się, że prosiła o poświęcenie Rosji. Gdzie tak mówiła? W orędziu fatimskim, w Fatimie, powiedziała, że przybędzie, by żądać poświęcenia Rosji i Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. O to prosiła. A więc jeśli przeczytamy fragment zdania, ktoś powie, że tak mówiła Matka Boża, to i czytając fragment tego zdania, Jan Paweł II nie poświęcił Rosji ani świata. Też cytujemy fragment zdania. Powinno być prawdziwe. Nie jest prawdziwe. Bo niedopowiedzenie, wyrwanie z kontekstu, fragment pewnej treści jest najgorszym kłamstwem, bo to nie dość, że powołuje się na coś, co jest prawdziwe, to jeszcze zwodzi. A więc pozwólcie, kochani, niech padną jeszcze raz, nie wiem po raz który w tym miejscu, ale czynię to tylko dlatego, że wiele osób słucha, ogląda, żeby gdzieś w końcu zakończyć tą dyskusję, o której powiedział w roku 2000 kardynał Ratzinger, że jest bezpodstawna, bezprzedmiotowa, powinna być definitywnie zakończona. A trwa do dzisiaj. A jeśli trwa, to ona nas oskarża, bo widzimy, że są wojny, a ich być nie powinno. I to nie z winy Jana Pawła II czy papieży, tylko z winy tych, którzy dyskutują lub sieją zamęt, a nie robią tego, do czego są wyzwani. Kochani, wy tu jesteście. To również do was prośba. Wy rozumiecie. Wielu z was, patrząc po twarzach, chociażby tu z oddziału Związku Podhalan, który jako cały związek poświęcił się tu w tym miejscu w 2011 roku i zaślubował pierwsze soboty miesiąca. Wielu z was tu jest. Oby tak było z całym Związkiem Podhalan. Jak jest, to tylko nie mam pojęcia. Ale patrząc na was, się cieszę, że wy tu pamiętacie.
Stąd, kochani, przywołajmy sobie te słowa. Niech one jeszcze raz wybrzmią. O co prosi Matka Boża? Oto list biskupa do papieża Piusa XI z roku 1937. Opisuje, o co prosi go zakonnica. Czyli siostra Łucja, bo tak o niej pisze. Ta zakonnica prosi mnie, abym przekazał waszej świątobliwości, że według niebiańskiego objawienia dobry Bóg obiecuje zakończyć prześladowanie w Rosji, jeśli wasza świątobliwość raczy dokonać i nakazać, żeby zrobili to również wszyscy biskupi świata katolickiego, uroczystego i publicznego aktu wynagrodzenia i poświęcenia Rosji Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi oraz zatwierdzi i poleci praktykę nabożeństwa wynagradzającego. Polega ono na tym, żeby podczas 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty przyjąć komunię świętą, odmówić jedną część różańca oraz przez 15 minut towarzyszyć Matce Bożej, rozważając tajemnicę różańca. Kochani, tu obecni, wy to czynicie. I honor wam i wdzięczność. Ale wielu mówi, że Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji, żeby to zrobił papież z biskupami całego świata. Tak, ale to nie jest cała prośba. Za każdym razem, ilekroć będziemy czytać, zaraz powrócimy do kolejnych tekstów, nigdy Matka Boża nie mówiła o poświęceniu, nie mówiąc zarazem o wynagrodzeniu. I każda prośba Łucji kierowana do papieża, do biskupa, do przełożonych, zawsze się łączyła poświęcenie i wynagrodzenie. Te dwie prośby, tu również zobaczmy, papież ma wprowadzić pierwsze soboty. To również jest prośbą i elementem, który decyduje o owocności naszych modlitw, działań, odpowiedzi na to, co jest wezwaniem Matki Bożej z Fatimy. Oto kolejny list z roku 1940, już bezpośredni, który kierowany jest przez Łucję do Ojca Świętego Piusa XII. Jestem tą, która została przy życiu z dzieci, którym Matka Boża raczyła się ukazać w Fatimie od dnia 13 maja do października 1917 roku. Przychodzę, Ojcze Święty, ponowić prośbę, jaka została już zaniesiona wiele razy w waszej świątobliwości. To o czym pisała wiele razy? Ta prośba pochodzi od Pana Jezusa i naszej dobrej Matki z nieba. W 1917 roku w części objawień, które nazwaliśmy tajemnicą, Najświętsza Dziewica wyjawiła koniec wojny, która wtedy dręczyła Europę i ogłosiła jeszcze inną w przyszłości, mówiąc, że aby ją zażegnać, przyszła prosić o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Zwróćcie uwagę, w każdym zdaniu, po poświęceniu nawet nie ma kropki, tylko to jest jedno zdanie, mające dwa elementy, dwie prośby rozdzielone tylko przecinkiem. Więc jeśli ktoś to rozdziela, nie czyni dobrze. Obiecała, że jeśli spełni się jej prośby, tamten naród się nawróci i zostanie przywrócony pokój. W przeciwnym razie zapowiada rozszerzenie się jego błędów w całym świecie, wojny, prześladowania Kościoła Świętego, męczeństwo wielu chrześcijan, różne prześladowania i cierpienia waszej świątobliwości oraz unicestwienie wielu narodów. Tu nie ma aż tych cudownych obietnic, bo są również ostrzeżenia. Papież ma zrobić jedno, ale nie wszystko. My również mamy coś uczynić. A jeśli nie uczynimy, to widzimy, co się wokół dzieje. Chyba nie ma bardziej adekwatnego czasu, które ilustrują te słowa, że błędy Rosji rozleją się, że to będzie owocem wojen, że całe narody będą ginąć. Czy to, co się dzieje,
nie jest zobrazowaniem, zmaterializowaniem tej przestrogi? I jeszcze jeden tekst. W kilku wewnętrznych rozmowach Pan Jezus nie przestawał nalegać na spełnienie tej prośby. Ostatnio obiecał, że jeśli wasza świątobliwość raczy dokonać poświęcenia świata, o, świata, a wszyscy się upierają, że tylko Rosji, dokonać poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi ze szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz że raczy nakazać, żeby w jedności z waszą świątobliwością w tym samym akcie dokonali tego również wszyscy biskupi świata, to skróci dni udręczenia, którym zdecydował się ukarać narody za ich zbrodnie za pomocą wojny, głodu i różnych prześladowań Kościoła Świętego i waszej świątobliwości. Więc kochani, podsumujmy tą pierwszą część. O co prosi Maryja? Papież ma poświęcić świat i Rosję. Papież ma to uczynić z biskupami całego świata. Świat ma podjąć modlitwę wynagradzającą w pierwsze soboty. A tą modlitwę papież ma zatwierdzić w całym Kościele. Tą formę nabożeństwa. Jeśli ludzie spełnią to, o co ich proszę, powie Maryja, jeśli me życzenia zostaną spełnione, wtedy dopiero doświadczymy owoców tego poświęcenia i naszej modlitwy. A więc kochani, jeśli ktokolwiek, gdziekolwiek słyszycie, apelujcie. Nie można żonglować, bawić się tym, co święte. Dosyć pustych dysput, które przeciągają czas, a widzimy, że są wojny. Czas odpowiedzieć na to, co jest do nas wezwaniem. Pochylmy się zatem, skoro to dzień, którym nie sposób nie powiedzieć o świętym Janie Pawle II. Mówimy, że on poświęcił 2 razy. Nie, 3 razy. Tak mu zależało. Tak bardzo pragnął, by zrobić to dla Maryi, to o co prosi. To przywołajmy. Pozwolę sobie zacytować tekst, który jest w oficjalnym dokumencie. Każdy może go sięgnąć, poznać. W komentarzu kardynała Ratzingera, który jest komentarzem do 3. Fatimskiej tajemnicy. Tam kardynał Ratzinger przypomina niewyobrażalnie wielkie zasługi wtedy jeszcze Jana Pawła II, który tak bardzo chciał uczynić to, o co prosi Maryja, by ta 3. tajemnica nie ziściła się, by świat nie musiał przeżywać tego, co ona zapowiada. Bo to nie jest film o przyszłości, tylko przestroga. Co się stanie, jeśli świat nie uczyni tego, o co prosi Maryja? Papież Jan Paweł II, pisze kardynał Ratzinger, od samego początku powziął myśl o zawierzeniu świata niepokalanemu sercu Maryi i sam ułożył modlitwę, która miała zostać odczytana podczas liturgii, którą nazwał aktem zawierzenia, sprawowanej w Bazylice Matki Bożej Większej 7 czerwca 1981 roku, w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dzień wybrany jako wspomnienie 1600. rocznicy soboru w Konstantynopolu i 1550. rocznicy soboru w Efezie, który ogłosił dogmat, że Maryja jest Matką Boga. To zło przeszkodziło, bo to był czas przygotowań, a zarazem zamachu. I stąd papież tylko uczestniczył z balkonu w Bazylice Świętego Piotra. Był tak słaby, że nie mógł prowadzić uroczystości. Stąd odtworzono jego przemówienie uprzednio zarejestrowane. O Matko ludzi i ludów, Tobie znane są wszystkie ich cierpienia i nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają światem. Przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twego niepokalanego serca i ogarnij miłością Matki i służebnicy tych,
którzy najbardziej na to czekają. To pierwsze zdanie z tego aktu, który sam chciał wypowiedzieć. Zamach mu to uniemożliwił. Tylko odtworzono nagranie. Ojciec Święty, czytamy dalej w tym dokumencie, pragnąc jak najwierniej spełnić żądania Matki Najświętszej z Fatimy, postanowił w ciągu roku świętego odkupienia nadać jeszcze pełniejszą formę aktowi zawierzenia z 7 czerwca z roku 1981, który ponowił w Fatimie 13 maja 1982. Dziękując za ocalenie, jedzie do Fatimy. Po raz drugi, by poświęcić świat i Rosję Niepokalanemu Sercu. Uczynił to tak, jak czuł, jak rozumiał, jak pragnął. W Fatimie. Cudem przeżył. Jest w stanie, na tyle ma sił, jedzie do Fatimy. I Łucja nie ma skrupułów. Mówi, że akt niestety, ale nie spełnia prośby Matki Bożej. Bo nie było kolegialnej jedności biskupów z papieżem. To dlatego 25 marca 1984 roku na placu Świętego Piotra dla upamiętnienia fiat wypowiedzianego przez Maryję w dniu zwiastowania w duchowej jedności z wszystkimi biskupami świata uprzednio zwołanymi papież zawierza Niepokalanemu Sercu Maryi ludzi i narody, wypowiadając słowa, które nawiązują do żarliwych próśb zanoszonych rok wcześniej. Zawierzamy Ci i poświęcamy, zwłaszcza tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia szczególnie potrzebują. Tu Łucja po tym akcie powiedziała jednoznacznie, że oto niebo przyjęło ten akt i czekamy teraz na triumf Niepokalanego Serca i królowanie Chrystusa. To po tych słowach Łucji kardynał Ratzinger pisze, że dalsza dyskusja jest bezpodstawna i bezprzedmiotowa. Napisał to w roku 2000. Od tego minęło już prawie 22 lata. I zobaczcie, kochani, dalej dyskutujemy. Trzeba nam powiedzieć jasno. Jeśli papież to uczynił, teraz patrzyliśmy na akt ponowienia, który w tą trudną, dziejową chwilę, widząc, co się dzieje na Ukrainie, papież również pokazuje nam Maryję, że w jej niepokalanym sercu mamy ratunek. Ale użył bardzo znaczącego słowa, byśmy tego aktu nie traktowali magicznie, bo nie na tym polega, że papież wypowie jakąś formułę i wszystko się zmieni. Gdyby taka była wola Boża, to tak. Ale jak wiemy, prośba Matki Bożej jest inna. Papież ma poświęcić. Skoro papież Franciszek ponawia w jakiś sposób, przypomina nam ten wielki akt świętego Jana Pawła II, to miejmy świadomość, że jeśli Kościół tak znacząco akcentuje Fatimę, to ta droga jest ważna. Jeśli idziemy tą drogą, jeśli wy, kochani, kolejną i kolejną pierwszą sobotę miesiąca jesteście wierni, wiedzcie, że jesteście posłuszni Kościołowi. Ale gdybyśmy na tym skończyli, niepełna byłaby prawda o świętym Janie Pawle II. Bo jak wiemy, warunek jest jeszcze jeden. Papież ma zatwierdzić to nabożeństwo. Jan Paweł II uczynił to w dokumencie, który zwie się Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. Podpisał go 14 grudnia 2001 roku. Ten dokument ma służyć, jak to jest jednoznacznie napisane, aby dla dusz pasterzy był pomocą, by wierni mogli wzrastać w Chrystusie, dla Niego i z Nim w Duchu Świętym, ku chwale Ojca, który jest w niebie. I w tym dokumencie papież jednoznacznie zatwierdza nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca.
Odczytajmy kilka zdań z tego dokumentu. Cześć dla niepokalanego serca Maryi rozpowszechniła się bardzo po jej objawieniach w Fatimie w roku 1917. W 25. rocznicę tych objawień w roku 1942 Ojciec Święty Pius XII zawierzył Kościół i cały rodzaj ludzki niepokalanemu sercu Maryi, a w roku 1944 wspomnienie niepokalanego serca Maryi zostało rozpowszechnione na cały Kościół. Wśród aktów oddania się niepokalanemu sercu Maryi na pierwszym miejscu należy wymienić zawierzenie świata dokonane 31 października 1942 przez Piusa XII. Była to pierwsza próba odpowiedzi na prośbę Maryi. Zawierzenie to w pełni zostało ponowione i dokonane przez Jana Pawła II w łączności z wszystkimi biskupami Kościoła 25 marca 1984 roku. Formy kultu niepokalanego serca Maryi, zachowując nieprzekraczalny dystans między Synem, prawdziwym Bogiem i Maryją, która jest tylko stworzeniem, w pobożności ludowej naśladują cześć oddawaną sercu Chrystusa przez oddanie się jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot zakonnych i narodów oraz zadośćuczynienie przez modlitwę, umartwienie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca. Nikt tyle nie uczynił dla Fatimy. To tu w tym miejscu, przed tabernakulum na kolanach, Święty Jan Paweł II po konsekracji klęczał przed Maryją, zawierzając jej to, co powiedział w Fatimie, że budynek to nie tylko, że świątynia to nie tylko budynek zbudowany z kamieni, to coś więcej. To świątynia zbudowana z żywych kamieni. To ten budynek konsekrował. W jaki sposób nas oddał, żebyśmy my, on uczynił to, o co prosiła Maryja, żebyśmy my uczynili to, o co Maryja nas prosi. A więc, kochani, jeszcze raz, porzućmy wszelkie dysputy, czy papież poświęcił, czy też nie. Podejmijmy dysputy, czy praktykuję pierwsze soboty, czy nie. Czy znam pierwsze soboty, czy nie. Czy pierwszą sobotę jest oczywistością, że mam być przy sercu Maryi, jak widzę wojny, katastrofy, kataklizmy i zło. Tu podejmijmy dyskusję. Czy robię ja to, co do mnie Bóg skierował jako wyzwanie i prośbę? Nie rozliczajmy historii. Łucja powiedziała jasno. Papież uczynił. Pytanie teraz do nas. Oby, kochani, wszyscy byli jak wy. Jak wyjdziecie i spotkacie ludzi gdziekolwiek. I kiedy będzie nadarzyła się okazja, dyskutujcie. Nie czy Jan Paweł II poświęcił Rosję, tylko ty, bracie, siostro, kumo, ciotko, zięciu, szwagrze, praktykujesz pierwsze soboty? Narzekasz, że jest źle, że są wojny i cierpienia, patrzysz w telewizję, co na Ukrainie, przez to się świat nie zmieni. Będzie jeszcze gorzej. Dyskutujmy o pierwszych sobotach, bo to jest wyzwanie dla nas, a oskarżenie, jeśli nie praktykujemy, jest poważne, bo skutkiem są wojny i zagłada całych narodów. Jesteście, kochani, dzisiaj na modlitwie. Miejcie świadomość, w czym uczestniczycie. Czujcie się wręcz dumni, że rozumiecie, że jesteście wierni, że sprawy o Fatimie to nie sensacja, tylko miłość waszego serca. Oby Bóg i Matka Boża zobaczyła to wasze serca i tą miłość. Jak przyjdzie pierwsza sobota, za miesiąc, za dwa, za rok, żebyśmy nie mieli wątpliwości, czy mam iść, czy mam się modlić, czy nie. Tak jak dzisiaj, kochani, bądźmy wierni, ale i bądźmy świadkami. Wzywa nas Maryja. Praktykujesz pierwsze soboty? Pytajcie w ten sposób. Amen.